trenerze, to straszna porażka. Po zwycięstwie z rekordem w Pucharze Polski, no dzisiaj wydawało się, że łatwo wygrać z rekordem pod nieobecność masy zawodników w drużynie gości. Jednak wynik i 5-1 to chyba nieudany początek walki o brązowy medal. Dobrze. Jeśli chodzi o mecze, to myślę, że te przespali pierwsze, tam, nie wiem, 2-3-4 minuty, kiedy nam wpadli te dwie bramki. No, to takie bramki, pierwsza to po prostu to szok, druga my to samo walczymy na ауте, подаем противнику и до контра 2-0 на бромкаже. 2-0, ну, це може дали повідати. Це повідати хапакам за ту гру, яку 2-0 обшигрувались ми, і направди, тілі ситуації ми мали дішей. Ну, не було нам сенсі, не було нам сенсі. Повім, добре заграли. То, що обшигрались ми високо пенсіатом, то вистофанний брамкаш, або ти удержиш на брамку, або тобі. Повім, дуже добре, дішей маємо сенсі, так, повім. Якщо ході о брамкашів, то, направди, супер, брамкаш заграв в рекорді. Якщо б не було в рекорді такого брамкаша, як зараз, то невідомо, як би ми скінчили меч. Ну, і ще раз повім, ніч не сталося, ну що, ну 2-0 обшигрували, обшигруваємо, їдемо до рекорду і там би дівальчить, ну що. Мислю, що трошки спадли ті емоції, виграли ж ми Пухар Польський, і мислю, трошки спадли ті емоції. Ну, друга полова показала, що можемо грати. Попросту, ще раз повторюю, приспали ті відпочинку матчі, і при таким зесполом, як рекорд, то тяжко виграти, обшигруває 2-0. Dziękuję. Piotrze, dzisiaj szczęśliwi w Chojnicach wywozicie cenne zwycięstwo, które daje Wam bardzo dobry bilans, jeśli chodzi o walkę o brązowy medal. Jednak to chyba nastroje niepokojące, bo kolejny zawodnik odpadł ze składu. Znaczy, no to jeszcze trzeba zobaczyć, bo to no natomiast no, rzeczywiście, no, plaga kontuzji jest niewyobrażalna. Ja trochę długo gram już w piłkę i nie przeżyłem czegoś takiego. Jeszcze dzisiaj graliśmy de facto bez 7 zawodników nominalnie z podstawowej czternastki, którą dysponujemy. Tutaj super, że wychodzi nasza wieloletnia klubowa filozofia, że szkolimy młodzież, bo dzisiaj wszedł Michał Czernek i młody zawodnik bardzo nam pomógł, no a myślę, że bohaterem spotkania był równie młody Michał Kałuża w bramce. No i w tych momentach trudnych pomagają nam. No. Natomiast czy Dagiemu się coś stało, czy mi, to jeszcze myślę za wcześnie diagnozować. Mamy te parę dni odpoczynku, myślę, że wyjdziemy, może się któryś z naszych ciężko kontuzjowanych Czechów wyleczy, bo jeszcze jest szansa, że oni dojdą, bo wiadomo, ci pozostali mają urazy długotrwałe. Zobaczymy w jakim składzie. No. Wychodzimy zawsze na mecz, żeby wygrać, obojętnie w jakim jesteśmy zestawieniu i fajnie, że się nam to dzisiaj udało. No właśnie, wzięliście rewanż za Puchar Polski z Chojnicami, ale to gra w defensywie dzisiaj była waszym kluczem do tego zwycięstwa. Powiem tak, ciężko będzie. Znaczy, oczywiście, że dzisiaj była defensywna gra w kluczem, no tak jest. No, jeżeli się w playoffach jedzie na wyjazd, no to wiadomo, że drużyna, która przegrywa 0-1 w playoffach, no to będzie atakować, no muszą wygrać, jak u siebie, więc wiadomo, że dzisiaj żeśmy się nastawili na defensywę, wyszliśmy z paroma kontrami, mogliśmy jeszcze wcześniej ten wynik troszeczkę nam podwyższyć, bo było kilka kont, między innymi ja miałem bodajże Michał Marek takie 100% sytuacje. Natomiast no myślę, że kluczem w futsalu jest zawsze strzelanie bramek. Myśmy w finał Pucharu Polski, to też był wyrównany mecz, ale to myśmy strzelili tylko jedną bramkę. Strzelając jedną bramkę w futsalu nie da się wygrać i dlatego myśmy finał Pucharu Polski przegrali. No, oczywiście kluczem była gra defensywna, wtedy Red Devils prowadził, więc też dobrze grał w defensywie. No dzisiaj my, ale dlatego, żeśmy strzelali bramek. Jakbyśmy strzelali bramek, to ta gra defensywna byłaby na nic. Dzisiaj porażka, chociaż tydzień temu wygraliście z rekordem, dzisiaj przed własną publicznością nie daliście rady. Co było kluczem do tego, że niestety powinna wam się noga w tym spotkaniu? Chcę po pierwsze podziękować zespołowi rekordu, że tak podnieśliście po porażce w pucharze. Chcę podziękować swoim chłopakom też, co grali, walczyli. Naprawdę dzisiaj był fajny mecz, ze względu na to, że no, dużo sytuacji, akcji było. No, jak to mówić, cały czas pierwsza nasza tu porażka jest, ale taka ciężka, no ale nic. Ja myślę, że po prostu muszę, jak to mówić, ściągnąć szapkę z głowy i powiedzieć, że dobrze bronił dzisiaj bramkarz rekordu. Naprawdę, co wybronił, jak policzyć sytuację, no to nie wiem, z 15-20 takich szawów w środek bramki, w bok bramki, nie wiem. On był wszędzie, powiem tak. I to jest, no prawda, dzisiaj. Także.
Chyba w dzisiejszym meczu decydowała ta pierwsza bramka. Rekordowi udało się przypadkowo dosyć zdobyć gola i dzięki temu łatwiej im się grał w defensywie, utrzymując to prowadzenie. Może i tak, ale oni zdobyli, jak ja pamiętam, tą bramkę tylko w pierwszej minucie tego spotkania. To u nas było 39 minut, żeby to, jak to mówić, no jakby mieć choć strzelić choćby jedną, ale strzelili tylko z 2 minuty do końca, także i stracili później jeszcze bramki. No nie udało się, na początku drugiej połowy też mali praktycznie na długim słupku, no ale nic, no to trudno. No, taka jest piłka, dlatego kibice przychodzą, oglądają to i za nas kibicują, dzięki im też, że nas jak to wspierają. Także no nic, jeśli nie jest koniec, jeśli jak co najmniej jest jeden mecz w rekordzie, gdzie muszę jechać i walczyć też z nimi, no i jest na 100%, nawet na 110% powiem, że nie podamy się, a będę walczyć do końca. Za wami udany rewanż za finał Pucharu Polski. Udało się tutaj wygrać 5-1, chociaż rywale mieli wiele okazji, to jednak Michał Kołuża zatrzymał Red Devils Chojnice. No tak, świetna postawa Michała, świetna postawa całej drużyny, walczyli do końca z dużym zaangażowaniem. Cieszę się, że mogłem wprowadzić kolejnego młodego zawodnika, Michała Czernka, też myślę, że zdał egzamin bardzo dobrze. Wygraliśmy na trudnym terenie, bo wiemy, że Chojnice tutaj nie przegrały ani jednego meczu, to jest ich pierwsza porażka. No my po tym Pucharze Polski byliśmy żądni rewanżu i chcieliśmy ten mecz wygrać, żeby być w komfortowej czy w bardziej komfortowej sytuacji, mając mecz czy mecze u siebie. Także zrobiliśmy to, co do nas należało i teraz czekamy na następny mecz. Trzeba przyznać, że ta młodzież w końcu sezonu ratuje wam skórę, właśnie debiuty nowych graczy. Teraz prawdopodobnie być może kolejni zawodnicy opuszczą pierwszą drużynę. Czy już pan myśli, których młodych zawodników pan powoła za tydzień do drużyny, aby uzupełnić te braki w składzie? Znaczy zacznę od tego, że nigdy nie narzekałem na to, że nie mamy ludzi do grania. No, fakt, mamy kontuzję. Kluczowi zawodnicy nam tutaj, że tak powiem, łapią ciężkie, bardziej ciężkie lub mniej ciężkie kontuzje, nie mam ich do dyspozycji. W tym momencie chyba w dzisiejszym meczu nie było 7 zawodników i to naprawdę klasowych z naszej kadry. Ale mamy fajną młodzież i tutaj dwóch młodych już czekało na to, żeby dzisiaj ich wpuścić, gdyby były jakieś większe problemy. Te urazy byłyby wcześniejszej fazie meczu, to mógłbym z nich skorzystać i na pewno bym się nie bał ich wystawić.